Nazywam się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek 9... A, PiS-owskim dobry wieczór Państwa witam, zapomniałem powiedzieć. Jest wtorek 9 czerwca, minęła 20.28, jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Mnie jest bardzo przykro i smutno, no bo Iga Świątek niestety przegrała, odpadła. Ale tak sobie myślę, że ona i tak zagrała rewelacyjny, kapitalny turniej i wszyscy powinniśmy jej mówić dziękuję za to, co zrobiła. Co ona powiedziała dzisiaj po tej porażce na konferencji? No powiedziała tak: cieszę się, że dotarłam do tego etapu turnieju. Naprawdę nie wiedziałam, czego się spodziewać na początku. Myślę, że i tak generalnie poszło mi lepiej niż przypuszczałam i niż wychodzi niektórym, kiedy wracają jako obrońcy tytułu. Równie dobrze mogłam przegrać każdy inny mecz. Mam wrażenie, że trochę przesadnie odczytałam sygnały, które dostawałam od swojego ciała. Nie do końca się zregenerowałam wczoraj, a nie przespanie nocy sprawiło, że byłam czuła na to, co się dzieje. Przerwa medyczna się przydała, czułam większą pewność, gdy miałam zabandażowaną nogę, ale myślę, że z nią jest wszystko w porządku i po odpowiednim czasie regeneracji i odpoczynku nic się nie wydarzy. Nie nazwałabym tego nawet kontuzją. Po prostu czułam ból podczas meczu i może gdybym była bardziej świeża, to bym nie wzięła tej przerwy. Ale pomyślałam, że przy takim bólu mimo wszystko lepiej się zabezpieczyć jakoś. Zabrzmi to trochę kolokwialnie, ale miałam gorszy dzień. One zdarzają się każdemu. Nie mam też aż tak dużego doświadczenia, mimo że wygrałam rok temu, żeby mieć czasami wszystko tip-top dopilnowane. Nie przeżyłam jeszcze wszystkiego w ciągu swojej kariery. Myślę, że takie dni będą się jeszcze zdarzały. Jest mi mega przykro, że miało to wpływ na moją dyspozycję na korcie. Czułam, że nie uderzam czysto piłki, że często podejmuję złe decyzje i gram w złym kierunku. Moja przeciwniczka bardzo dobrze to wykorzystała. No oczywiście już się zaczęła tam cała ta dyskusja na temat tego, że może ona niepotrzebnie w tego debla, że jakby w tego debla nie grała, to... Mnie się wydaje, proszę Państwa, że to jest tak, że... Słuchajmy tych ludzi, którzy są blisko niej, którzy ją do tego sukcesu doprowadzili. Zarówno pan trener Piotr, jak i pani psycholog Daria mówią, że to dobrze, że ona gra w tego debla. Podczas tego French Open ja miałem takie wrażenie, oglądając te mecze Świątek, że ona tak rośnie. W każdym meczu ta Iga robiła się coraz bardziej dojrzała. Ona nie jest jeszcze w tym miejscu, w którym jest każdy Nadal czy tam Djokovic. I ja bym zaufał temu, co mówi pan trener Sierzputowski, że to dobrze dla niej samej, dla niej jako zawodniczki, ale również człowieka, dziewczyny, która dojrzewa, uczy się, nabiera doświadczenia, że ona może sobie zagrać z taką partnerką, jaką jest bardzo szalona Matek Sens, że może jej to pomoże właśnie. A co do tych wszystkich, którzy tak kategorycznie wygłaszają te opinie, te sądy, że no przecież Sirina nie grała w deblu. Krejcikowa Barbora gra w deblu i bardzo jest prawdopodobne, że może zagrać i w jednym i w drugim finale, i w finale singla, i w finale debla. Naprawdę podchodźmy do tego spokojnie. A jeżeli chodzi o Świątek, to jest dopiero początek, tak mi się wydaje i oby tak było. Wszystko, co najlepsze jeszcze przed nią, a przy okazji również przed nami, to jest wielki, ogromny talent. Ta dziewczyna sprawia takie wrażenie, że rzeczywiście, tak jak mówią niektórzy, nie ma nad nią sufitu, nie ma niczego, co by ją mogło ograniczyć w tym jej rozwoju. To nie jest przypadek, że takie osoby, które się naprawdę przecież znają na tym tenisie, jak Andy Murray, odzywają się do niej, proponują spotkanie, proponują, że tak jak to zrobił Murray, poodbijamy przed Wimbledonem trochę na trawie. Będzie dobrze, spokojnie,
To jest tak, że jeszcze się powinniśmy z tej igi mocno cieszyć. Pan Włodzimierz z Łodzi. Kłaniam się, panie Włodzimierzu. Dobry wieczór. Witam serdecznie, panie redaktorze. Rzeczywiście to taki moment smutny, bo liczyło się na ten sukces igi w tym turnieju. No ale widać, dzisiaj było widać, że jakiś miała słabszy dzień w tej grze. No tak jak u kobiet często bywa. Ale u chłopaków też tak bywa. Spokojnie. Przypominam... Oczywiście, ma jest młoda. Tak, to przed sobą ma dużo. Nie, ja mówię w kontekście tego seksizmu, który zabrzmiał w pana wypowiedzi, że to tak u kobiet bywa. Ja mówię, że u chłopaków też tak bywa. Spokojnie, no. Rozumiem. Dobrze. Panie rektorze, dzwonię w trochę poważniejszej sprawie dotyczącej Polski. Ogromnie zaniepokojony jestem tego, co się widzi, co się słyszy, jak my jesteśmy cały czas upokarzani. Przecież to jest nie do pomyślenia, to co się stało z tymi dziećmi w szkole, z przedszkola i szkoły, gdzie zostały zwerbowane na wiec, bez niczyjej wiedzy, znaczy bez wiedzy opiekunów, rodziców. Prawdopodobnie dyrektor szkoły zdecydował o tym. I jest pytanie, jakie tu dochodzenie? Tu natychmiast powinien ktoś wziąć z gabinetu, wyprowadzić dyrektora lub osobę odpowiedzialną za taką decyzję. Ale to się nie dzieje i na każdym kroku widzę, jak my jako Polska jesteśmy coraz bardziej upokarzani. Jak nie Turów, to znowuż ten przyjaźni, ten rurociąg zamykający przepływ ropy przez Polskę, jak nie znowuż gazociąg, który przez Danię idzie, jakieś środowiskowe decyzje zabraniające kontynuacji tego gazociągu. I calutki czas jesteśmy bici, a oddaliśmy tej Unii praktycznie takie klejnoty Polski. No przecież żeśmy pod ich władanie dali cały handel, pewne firmy, które bym powiedział, powinny być w rękach państwa traktowane jako państwowy monopol. I Polska jakoś, jak dla mnie, nie wiem, się bardzo zachowuje jakoś spokojnie. Ja nie znam innego państwa, gdzie by tego typu decyzje miały miejsce i państwo by przyzwoliło na takie działanie. No przecież jeśli jest łamanie prawa, tak jak mówią wszyscy reporterzy, konstytucji, w zakresie, myślę w tej chwili o tych dzieciach, które były ściągnięte na ten wiec. No to jak jest złamane prawo, to są paragrafy. I nie wiadomo, na co, czego my się w ogóle boimy. Zakaz, jeśli jest złamane prawo przez fundacje, które finansowały ten cały przebieg tej sprawy, no to również jest na to prawo, które zabrania funkcjonowania takiej fundacji. Nie wiem, dlaczego my tak miękko postępujemy. Byliśmy w dołku RWPG, a teraz to jest dół, ogromny dół ta Unia robi dla nas. I ja tu nie widzę jakiegoś takiego przez naszych rządzących twardego postępowania i przeciwstawienia się temu wszystkiemu, co się dzieje. No tak, z grubsza nie chciałbym głębiej, bo bardzo takie słowa mi się cisną, może niekoniecznie na antenę do wypowiedzenia, ale naprawdę no, oczekują, nie tylko ja zresztą, bo rozmawiam z kolegami, ze znajomymi, naprawdę jakiegoś twardego działania rządzących. No nie takiego ciągle, jak nie tutaj ministra Dworczyka interwencja w jakiejkolwiek dziedzinach, gdzie Polska trochę chce jakoś się odbić, podnieść tą głowę w cudzysłowiu, i jesteśmy natychmiast kłamszeni, bici, żeby nie było możliwości się podniesienia. I teraz straszeni znowu jesteśmy w Unii, tą samorządnością, no czy na litość boską, no gdzieś są granice, no. Praworządnością, moim zdaniem. To znaczy, że nie praworządnie my się tak, tutaj tak, prowadzimy. Tak, powiedział, że samorządnością. Samorządnością. Praworządnością. Dobra, panie Włodzimierzu. Chcemy uporządkować prawo, chcemy rzeczywiście... Jak to jest w ogóle dopuszczalne, że tak jak do pana redaktora domu ktoś wszedł obcy i meblował panu dom, przestawiał wszystko. No dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam. Podzielam to wszystko, jeśli chodzi o pana emocje, mam podobne. Natomiast... No, nie do końca.
Natomiast jeżeli chodzi o pana ministra Czarnka, ja pana ministra osobiście nie znam, nigdy w życiu z nim nie rozmawiałem, ale sprawia na mnie takie wrażenie faceta, który jak mówi, a powiedział, że on wyciągnie z tego wnioski i konsekwencje, to nie rzuca tych słów na wiatr czy pod publiczkę. No dajmy mu chwilę, żeby jakoś tę sytuację z tym tour de konstytucja ogarnął. Wiadomo, o co chodzi, ja nie będę państwu tłumaczył, na czym to polegało. To nowe kodziarstwo, które tam wciągnęło dzieci w tę swoją zabawę. Na pewno to wymaga bardzo ostrej i natychmiastowej reakcji, dlatego że to są dzieci. I tego robić po prostu zwyczajnie nie wolno. To jest złamanie prawa. I te wnioski i konsekwencje wobec osób, które się tego dopuściły, powinny być wyciągnięte jak najbardziej surowe. Natomiast jak pan mówi o Unii, a to tutaj to jest w ogóle, tak patrzę na czas, czy zdążymy, to jest w ogóle szerszy temat. Unia nie działa, tak twierdzi ponad połowa Niemców, Francuzów, Włochów, Hiszpanów. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w 12 państwach Unii Europejskiej, duża część ich mieszkańców jest zdania, że Bruksela nie potrafiła ani skutecznie szczepić, ani zapobiec recesji. Autorzy tego sondażu przeprowadzonego w tych 12 państwach radzą, aby wyniki ich badań potraktować jako ostrzeżenie. Ich zdaniem być może z punktu widzenia przyszłości Unii ostatnie ostrzeżenie. Szczególnie niepokojące dane napływają z dwóch najważniejszych krajów Unii Europejskiej, z Niemiec i z Francji, gdzie po doświadczeniach minionego roku odpowiednio 55 i 62% pytanych, 55% Niemców, 62% Francuzów, uważa, że Unia nie działa. We Włoszech taką ocenę podziela 57% ankietowanych, w Hiszpanii 52%, w Austrii 51%. Polacy pod tym względem, jak się okazuje, są bardzo wyrozumiali. U nas tylko 33% uważa, że Unia nie działa, ale z drugiej strony 44% Polaków przyznało, że ich zaufanie do Unii już było niskie lub pogorszyło się w ostatnim roku. O tym sondażu, o tym raporcie donosiła dzisiejsza Rzeczpospolita. I tak w nawiązaniu do słów pana Włodzimierza właśnie ten raport cytuję. Pan Jerzy z Lubina jest z nami. Kłania się panie Jerzy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Słucham pana. Słyszymy się? Tak, oczywiście. Otóż pan Włodzimierz z Łodzi troszeczkę mnie uprzedził z tego powodu, że dzwonię, ponieważ jestem mocno zniesmaczony tym, co pokazało się dzisiaj w naszej telewizji. I to, że paru oszołomów, taki Tuleja, taki Żurek, jakiś tam prokurator, robią sobie jakiś tam show i wychodzą do jakiegoś miasta i robią imprezę nie wiadomo jaką, no to niech sobie robią. Ale jeżeli panie przedszkolanki wyprowadzają dzieci kilkuletnie, jeżeli panie ze szkoły wyprowadzają dzieci szkolne, no to przecież te kobiety natychmiast powinny już nie pracować w tym zawodzie. Nie mówiąc już o dyrektorach tych placówek. Myślę, że pan minister Czarnek stanie na wysokości zadania. Te kobiety, ci ludzie już nie powinni być na tych stanowiskach. Przecież jak dzieciom takim malutkim dają flagę i tłumaczą im, że prezydent po ciemku w nocy podpisuje coś tam i łamie konstytucję i indoktrynują ich, że LGBT to jest nie wiadomo co, to jest nasza idea, która nam przyświeca, no to przecież ci ludzie natychmiast powinni być zwolnieni z tych stanowisk, z opieki nad dziećmi małymi. Przecież to jest tak niedopuszczalne, że z tym trzeba natychmiast walczyć. Nie wiem, ani pan pewnie, ani ja na to nie mamy wpływu, ale minister Czarnek chyba powinien tym się zająć.
No ale mam wrażenie, że się tym zajął, no przynajmniej zapowiedział, że się tym właśnie zajmie i że, tak jak powiedziałem, wyciągnie z tego surowe konsekwencje. No czekam na to. Czekam na to. Zgadzam się z panem, mam podobne odczucia i też na to czekam. Te osoby, które doprowadziły do tego, że małe dzieci są prowadzone na takie imprezy, nie powinny w ogóle mieć do czynienia z kontaktem. No to jest nadużycie zaufania wobec rodziców tych dzieci. No co będziemy tutaj dużo opowiadali, tak? No ja wiem, moja wnuczka też chodzi do przedszkola i ja nie wiem, co tam się z nią dzieje. A nie chciałbym, żeby ona była w ten sposób traktowana, jak te dzieci były tam potraktowane. Jasne. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Jerzy. Wszystkiego dobrego. Ja mam dla państwa... To jest oczywista sprawa. No tutaj myślę, że wszystko już zostało powiedziane. No dajmy temu ministrowi Czarnkowi czas na reakcję, oby ona była odpowiednia i oby ten czas nie był zbyt długi. Na pewno doszło do takiego zdarzenia, które nie powinno mieć miejsca. Biorąc pod uwagę to, że ten tour de konstytucja to jest taki tur obliczony na, oni tam zapowiadali, 90 miast czy coś takiego, no to trzeba już natychmiast reagować, żeby w tych kolejnych miastach nie dochodziło do tego typu wydarzeń. Ja mam dla państwa przygotowaną informację dotyczącą tego, co zrobił Petru. Nie wiem, czy to w ogóle było, tylko tak patrzę na zegar, to w pierwszej części nam się nie uda. Potraktujmy to jako zapowiedź tego, co państwa spotka w drugiej części. Wydaje mi się, że chyba o tym nie było wspominane, że Petru założył Instytut Myśli. Jak Boga kocham, naprawdę. Ja tego nie wymyśliłem. Ryszard Petru założył Instytut Myśli. I ten Instytut Myśli, on już działa. I myśli pewnie, nie wiem. O co chodzi, to państwu za chwilę opowiem po krótkiej przerwie. Generalnie Petru wrócił do polityki, bo od momentu tego wywiadu, którego udzielił w RMF-ie, to na przykład dzisiaj też się wypowiadał na tematy polityczne. I też państwu zacytuję, co powiedział. Dużego zaskoczenia nie będzie. Ale to już za chwilę, za moment, dobra? Rozstajemy się na krótką chwilę.